Czy uda mi się przeżyć w Minecraft Hardcore, ale co 30 sekund losują mi się serca? W tym filmie zmierzę się z kolejnym niezwykle trudnym challenge'em minecraftowym. Całość polega na tym, że muszę przejść grę na trybie Hardcore, ale co 30 sekund będą losowały mi się serca. Przykładowo w jednej chwili mogę mieć aż 20 serc, a już sekundę później mogę mieć tylko pół serca. Jeżeli spodoba wam się film, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, dla was to jest 1 sekunda, a dzięki temu film będzie się lepiej pozycjonował. Oprócz tego chciałbym was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ zawsze daję tam informacje o nowych filmach. To chyba tyle, życzę wam miłego oglądania. Dobra, jesteśmy na świecie i od razu mamy odliczanie. Jesteśmy na hardkorze, więc na pewno nie będzie łatwo. Widzę na pewno, że mamy ocean, ale żadnego statku tu nie widzę w sumie. Póki co mamy standardową ilość serc, czyli oczywiście 10. Jednak one powinny się zmienić za dokładnie sekundę. Okej, mamy teraz naprawdę dużo serc, więc fajnie. Zacząłem tak dosyć chaotycznie, bo od razu zacząłem się tutaj wszystkiego bać. Oczywiście mamy na start tutaj mleczyki. Serca nam się zmienią znowu za 7 sekund, a my póki co wykopmy drewno. Okej, wykopałem 4 bloki drewna. No i mamy teraz 20 serc. Strasznie szybko te serca się zmieniają. Te 30 sekund to naprawdę nie jest dużo. O, na przykład teraz mamy 12,5. Musimy oczywiście zrobić tulsy. O, od razu tutaj widzę, że mamy kanion jakiś, w którym jest swoją drogą żelazo, które również by nam się na pewno przydało. Póki co dostajemy całkiem spore ilości tych serc. Chciałbym, żeby tak było cały odcinek, chociaż wątpię, że tak będzie, ponieważ może się wylosować dosłownie każda ilość serc. Czyli... No właśnie, o tym mówiłem. Mamy tylko pół serca teraz. Dobra, trochę się obawiam cokolwiek teraz robić. Na szczęście jest dzień, więc nic tutaj nam nie powinno zagrozić. Chociaż teraz tak naprawdę to zagrozić sam sobie mogę. Skoczeniem z 3 kratek, więc przeczekajmy te 5 sekund. No i dobra, teraz mamy naprawdę sporo serc, także na pewno od razu bym chciał sobie zebrać te świnki. Chociaż i tak chciałbym na pewno znaleźć wioskę, ponieważ wioska dużo by nam ułatwiła. W sumie zrobimy sobie łódkę, ponieważ właśnie jest tam ocean. Może przy okazji byśmy znaleźli jakiś statek, a w nim oczywiście żelazo. Więc robimy łódkę i lecimy w ten ocean. Okej, jest... O, mamy wioskę! No to git, niestety statku nie udało nam się znaleźć, no ale wioska również jest... bardzo dobra. O, i tam jest od razu piramida też. Warto o tym wiedzieć na pewno. Dobra, to od razu sobie zbierzemy te sianko. No i okej, znowu nam się zrobiły serca i mamy ich teraz całkiem sporo, więc fajnie. Jezu, te kotki są piękne. No i mamy tutaj golema, więc oczywiście fajnie by było go zabić, żeby zdobyć żelazo. Okej, no i mamy 4 żelaza, więc całkiem dobrze. No i mamy dużo tego sianka, z którego zrobimy sobie właśnie dużo chlebka. Oj! Mamy tylko 3 serca. Mam nadzieję, że nic nas tutaj nie ugryzie. Ogólnie ten challenge jest całkiem trudny, dlatego chciałbym chyba, zanim będziemy szukali jakiejś lava poolki i zanim będziemy chcieli wejść do netheru, to chciałbym zrobić jakąś żelazną zbroję, więc myślę, że udamy się teraz do jakiegoś cave'a. Chociaż przecież tam była jeszcze piramida, więc najpierw do tej piramidy się przejdziemy. Póki co tylko parę razy nam się trafiły małe ilości serc, więc no jest całkiem dobrze jeszcze. Chodzimy tutaj w dół, od razu zniszczę tą płytkę. No i zobaczmy, co mamy w skrzynkach. Aha. No tutaj nic ciekawego. Chociaż weźmiemy sobie kości, może znajdziemy jakiegoś pieska. Żelazo, okej. O, i mamy złote jabłko, więc mega fajnie. No i dobra, wychodzimy stąd i pójdziemy spać, ponieważ jeżeli wylosuje nam się mała ilość serc, to w nocy może być naprawdę ciężko. No i mamy nowy dzień. Jednak i tak chciałbym znaleźć jeszcze cave'a, ponieważ no z 9 żelaza nie dam rady zrobić całej żelaznej zbroi. O, tutaj mamy żelazo jakieś, więc sobie je wykopiemy. Żelaza mamy łącznie 20, więc jeszcze nam trochę brakuje. No dobra, to skopmy się w dół w sumie. Okej, mamy jakiegoś cave'a, więc sobie tu wskoczę. O, mineshaft! To ciekawe, bo oczywiście muszę uważać na to, żeby tu nie spotkać jakichś wrogich mobów, bo mogłoby to się dla nas skończyć źle, ale mamy tu żelazo. Mamy już całkiem sporo tego żelaza, więc mógłbym zacząć w sumie przepalać. Już tu jeszcze jest jakieś. Powinienem zrobić jakąś taką mini bazę w tych podziemiach, gdzie na pewno będziemy bezpieczni. Myślę, że zrobimy ją sobie tutaj. O, i mamy teraz tylko... 5,5 serca. Od razu lepiej. No i oczywiście zrobię jeden z najważniejszych itemów, czyli oczywiście tarczę. Z tarczy myślę, że naprawdę by było ciężko. Oprócz tego zrobię wiaderko, żelazną siekierę. Gdzie wy jesteście, chłopaki? Dobra. A tutaj jest... Okej, na to liczyłem właśnie. Tam na górze już widzę, że jest spawner pająków, więc mam nadzieję, że...
Wolałem się zakopać od razu, bo na jednym sercu to tak naprawdę jeden hit i już by było po nas. Okej, teraz już możemy wyjść z tej nory i zacząć robić portal. Na szczęście jeszcze pamiętam, jak to się robi. No i zrobiony. Teraz oczywiście nam pozostało poszukać Flinta. Diamenty! No i super, bardzo dobrze, podoba mi się to. No ale dobra, wykopmy te diamenty. Mamy ich aż 8. Myślę, że użyjemy te diamenty na zrobienie diamentowej klaty. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy wybór. Okej. Kurczę, to są te spawnery pająków. Nie chciałbym, żeby żaden pająk nam nie zskoczył, bo przez to, że jesteśmy na hardkorze, z tego co wiem, może nas zabić trucizna. A normalnie chyba zostaje pół serca, ale to już widzę, że jest gravel, więc... Okej, mamy. No i tak naprawdę możemy już wbijać do netheru, także lecimy. Okej. Ojojoj! Pojawiliśmy się w trochę niebezpiecznym miejscu. Okej, jest tam... Forteca od razu tutaj jest, dobra. Jest tam forteca, ale jest też ghast. A z tego co widzę, do tej fortecy trzeba będzie się przebudować, niestety. Mam nadzieję, że teraz nie zrobi nam się nagle jedno serce. Chociaż ten ghast gdzieś chyba teraz odleciał, więc jest okej. Tylko, że ta forteca jest naprawdę daleko. Jezu, przestraszyłem się. O wiele bardziej się boję niektórych rzeczy na tym hardkorze, niż jakbym grał normalnie. Bo serio chciałbym zrobić ten challenge. A jakbym tutaj wpadł, to by mi się raczej nie udało. Mamy trochę netherracka, więc myślę, że możemy próbować iść tam. Oby nas nic nie zepchnęło. Dobra, 4 sekundy. Nam się serca zmienią. Ojojojojoj. Dobra, nie jest bezpiecznie na pewno teraz, więc może się zakopię tutaj. Dobra, mamy już całkiem sporo tych serc, ale już widzę tego ghasta. Poleciał w tamtą stronę, ale odlatuje chyba od nas. Dobra. Okej, znowu mamy mniej serc niż normalnie. Będę się może podsadzał w taki sposób. Mam nadzieję, że nie dostanę mniej serc niż mam teraz. Oho. Ojojojojoj, dobra. No to muszę poczekać chwilę. Dobra, jesteśmy na fortecy. Już widzę czarnego szkieleta, nawet dwa. Okej, mamy dużo życia na szczęście teraz. Chciałbym od razu znaleźć spawner. Czarny szkielet na nas idzie. Nie, 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 nie. Czekajcie. Żeby Blaze nas teraz nie trafił jeszcze. To był git. Przeczekam te 20 sekund, bo nie jest bezpiecznie. Dobra, jest git. Dobra, czarny szkielet zabity. Próbujemy zabić te Blaze'y. Oj, podpaliłem się, niedobrze. Nie, nie! Proszę nie! Nie. Błagam, nie. Błagam, nie. Ojej, co to było? Proszę więcej, dziękuję. Ale się zestresowałem. Chcę znaleźć spawner, nic więcej. Dajcie mi spawner. Masakra. Czy magma tu jest? Dobra, mamy pierwszą pałkę. Oj, nie mamy już strzał. Szkoda. Dobra, zejdźmy tu w dół. Chociaż za 9 sekund znowu możemy mieć, nie wiem, pół serca. Ale spróbujmy. Nie! Dostaliśmy. Dobra, na szczęście mamy więcej serc. Dobra. 3 pałki. Okej, mamy spawner. Pójdziemy tutaj. Mam nadzieję, że ten czarny szkielet nas nie będzie atakował. Znowu jest dosyć niebezpiecznie. Mam 1,5 serca. Ale w sumie... Dobra, zamknę się tutaj. Bo już tu widzę, że jest kolejny spawner i to jest chyba o wiele bezpieczniejszy. Bo jest zamknięty. Dokładnie. Dobra, strzelcie we mnie, chłopaki. No i super. Mamy 5 pałek już. Potrzebujemy około 7. Ja bym najchętniej wziął 8. Dobra, mamy 7 pałek już, więc jest okej. Ale tarcza nam się powoli kończy. Dziękuję. I niszczymy ten spawner. Dobra, jakoś się to udało przetrwać. Było naprawdę ciężko. No ale pałki Blaze'ów już mamy. Teraz pozostało nam tylko zebrać jeszcze perły. Nie wiem, czy bym chciał się bawić w szukanie bastionu, dlatego że czuję, że w bastionie po prostu bym sobie nie poradził. Dlatego, że na tej wersji, na której gram, a gram na 1.17.1, są brutale, więc z nimi mógłbym mieć ogromny problem, bo jednak one zadają strasznie dużo HP. Dobra, musimy wyjść z fortecy jakoś. Chciałbym najbardziej znaleźć biom endermanowy i w taki sposób po prostu zdobyć te perły. Mamy tu pierwszego Endermana, więc od razu sobie go zabiję. Akurat wypadnie mi. O! No i mamy perłę pierwszą. Naprawdę martwi mnie nasza tarcza, ponieważ zostało mi na niej tylko 8 użyć. Będę musiał zrobić most. Oj, oj, oj. Tutaj nie chcę robić na pewno mostu, bo jak to rozkopię... A nie. Co?
Co? O. Za trzecim razem. Tam już widzę biom z tym czerwonym lasem. No my chcemy trochę inny las, bo chcemy oczywiście niebieski. No to moglibyśmy spróbować iść tutaj na ten biom. Zanim to zrobimy, to również chciałbym wykopać może jakieś złoto, żeby mieć na złotą część. Raczej w szkielecie. Oj, padła nam tarcza. Okej, no to z takim HP na pewno nie chcę podchodzić do szkieleta. Ojej. Czuję, że bez tarczy będzie ciężko. Ojej, ale pigmenów to akurat się mocno obawiam. Guzików w sumie też. Tak, świetnie, jeszcze mniej tych serc daj. Dobra, ale mamy grzyba, więc go sobie wezmę, bo jeżeli nie wiecie, to ten grzyb odstrasza guziki. O właśnie, jest guzik. Stawiamy grzyba. I on od niego odbiega. O, jest tutaj złoto. A. Okej, okay. Nie. Nie. Nie traf. Trafił. Proszę nie. Dobra, zabity. Ale się przestraszyłem, dobra. Uciekamy. Dostaliśmy serca, nawet tego nie zauważyłem, bo byłem zajęty uciekaniem. Czy wy to widzicie? Jest biom endermanowy tam. Po prostu tam biegniemy, jak najszybciej. Na tym biomie powinniśmy być bezpieczniejsi. A jesteśmy już naprawdę blisko przejścia gry, ponieważ zostały nam tylko perły do wydrupienia, a uważam, że ta forteca była najtrudniejszą częścią. Chociaż zobaczymy, jak będzie w sumie wędzie. Musimy znaleźć endermany. Daj perły, proszę. Dziękuję. Dobra, mamy tutaj też złoto, więc je wykopię i zrobimy sobie w końcu złote budki. No i teraz już możemy zrobić budki. Figliny już nas nie będą biły. Dobra, zlecimy sobie łódką tu w dół. Dobra, jest. Mamy 12 pereł. Chciałbym jeszcze jedną dostać, bo wtedy będziemy mieć większą pewność, że przejdziemy tą grę. Jest perła! O, ile ich tutaj jest. Dobra. Dobra, ten już nic nie dał. No dobra, to pójdziemy z 14 perłami. Także teraz muszę poszukać portalu. Dobra, jest nasz portal. Także od razu wchodzimy tutaj. No i szukamy strongholda. O, wytypało nas na górę, a przecież my zrobiliśmy portal w kanionie. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Oj. Kurczę, szkoda, że nas w sumie wytypało tutaj do wioski, bo ja i tak chciałem pokopać jeszcze żelaza. No bo po prostu wszystkie itemy nam się kończą powoli. W ogóle mogę już zamienić te buty na żelazne. Dobra, ale jest tutaj nasze zejście, więc możemy sobie zejść. Wszystko sobie przepalimy. Dobra, mamy wszystkie przydatne itemy. Lecimy do góry. No i jesteśmy. No i co? Myślę, że możemy zacząć lecieć właśnie do Strongholda. Chociaż myślę, że moglibyśmy wytradować jeszcze strzały. Moglibyśmy zrobić Fletching Table, bo to jest bardzo proste do zrobienia. I wyhandlować właśnie strzały. Zrobimy Fletching Table. No i wrócimy się do wioski. W ogóle są tu ryby. Może oswoimy jakiegoś kotka. O, na przykład tego. Chodź kotku, nie uciekaj. Nie uciekaj, chodź. Czemu on jest taki... O! Za pierwszą! Mamy kotka! No i pokcamp. Handlowałem sporo emeraldów i parę łuków, bo myślałem, że jeden villager może sprzedawać i łuki, i strzały, ale no pomyliłem się. No ale w każdym razie możemy teraz już kupić strzały. Także zajmiemy się tym. No i już nam nie sprzedaje. No ale myślę, że dwa staki na spokojnie nam wystarczą. Myślę, że zbierzemy sobie łóżka z tej wioski jak najwięcej i będziemy mogli iść już do Strongholda. No i dobra, mamy 6 łóżek, także myślę, że możemy lecieć. Rzucamy pierwszą perłę. Okej, no i lecimy w tamtą stronę. Dobra, rzućmy tutaj. I dalej prosto. Aha, pękła. Ej, to może być w ogóle expose. No, to by było mega fajne. Lecimy tutaj. A, cofnęło, okej. Nie no, to dobrze w sumie, ale szkoda, że nie expose. No i co, gdzieś tutaj? Okej, idealnie w ten chunk. Szukamy portalu w tym rozwalonym strongholdzie. O, mamy od razu portal. Mega szybko go znalazłem, więc fajnie. Okej, zero eye, więc na szczęście mamy wystarczająco pereł. Mamy dokładnie 12, bo tamta jedna też nam nie wypadła. Także mamy idealnie tych pereł, więc dobrze, że wziąłem jednak zapas. No i co, myślę, że nie ma co stawiać łóżka. Także od razu wbijamy do Strongholda. Lecimy. Oj, się przestraszyłem. Musimy się starać, żeby jak najmniej AP tracić w tym endzie. No bo nie wiemy, ile będziemy mieć serc co te 30 sekund. No dobra, pierwsza wieża zniszczona. Już usłyszałem, że na mnie napluł. Jaka niska wieża, co jest? To chyba jest najniższa wieża, jaką widziałem w ogóle w endzie. Oj, no właśnie, mamy teraz mało serc, więc trzeba uważać. No i przede wszystkim nie można się patrzeć na endermany. O, sperczował smok. Dobra, trafione. Oj, leci prosto na nas. Dobra, zrobimy trochę taką wieżyczkę do góry, żeby łatwiej mi się strzelało. Dobra. Aha, ja z niej... Nie!
Nie zrobiłem waterskina, ale przez to, że mieliśmy akurat więcej serc, to przeżyliśmy. O Jezu, ale się przestraszyłem. Dobra, póki mamy tak dużo serc, to mogę próbować sobie robić takie wieżyczki. Nie muszę się bać o to, że mnie zrzuci ten smog. Też za 9 sekund. Dobra, tu wszystko, tu jest jeszcze jedna. Dobra. O, dobra. Oj. Dobra, mamy 5 serc tylko. No to dobra, to w takim razie wszystkie już wieże, więc możemy zacząć strzelać do smoka. O, sperczował. Czy mamy jakieś klocki? Nie mamy klocków, żeby wysadzić łóżkami. Dobra, szybko zbieram jakieś. Dobra. Stawiamy łóżko, stawiamy bloczek. Dostał. Znowu mamy mało serc. Oj, taka ślina, to nie chciałbym dostać taką śliną teraz. Dobra. Za 5 sekund zmienią nam się serca, by były większe. Oj, nie. Oj, tak to ja nie chcę. Sperczował akurat. Ryzykować czy nie? Nie ryzykuję. Albo... Dobra. Nie z łóżka, ale z siekierą zaryzykuję. Nie jest to na pewno bezpieczne. Dobra. Zmień szybko. Nie! To nie jest dużo, to nie jest dużo serc. Dobra. No musimy go zabić, tak niewiele ma życia już. Dobra, proszę. Tak ładnie teraz jeszcze celuję. Ostatni chyba hit. Dajesz? No proszę. Dostał, ma zero. Dobra. I to jest jego koniec. Udało się. Oficjalnie udało nam się zrobić challenge. Oj, na Endermana spojrzałem. Zabiliśmy smoka, przeszliśmy grę. Zobaczę, ile serc dostaniemy na koniec jeszcze. O, mamy 29,5 serca, także możemy wskoczyć do portalu. No i przeszliśmy grę. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.